Proszę powiedzieć coś o tych zawodach. Czy to jest jakiś cykl? Jest to impreza cykliczna? Szanowni Państwo, znajduję się nad zbiornikiem Ziemnowoda. Jest to pierwsze zawody z cyklu Grand Prix Okręgu Lubelskiego. Tu właśnie na Zimnej Wodzie dwie tury. Następne zawody odbędą się na koniec maja na Zalewie Zemborzyckim. Kolejne na jeziorze zbiorniku Dratew koło Łęcznej. Kolejne na Wiśle w Puławach. I kolejne zakończenie na Podzamczu w Bychawie. Jest to cykl 10 tur, gdzie można wyrzucić dwie najsłabsze tury i suma miejsc tych 10 zawodów, podjęciu tych dwóch najsłabszych teoretycznie tur albo losowych, w których nie możemy uczestniczyć, wyłania najlepszą drużynę, najlepszego juniora kobietę i najlepszego seniora. No właśnie, wśród kobiet jest też przedstawicielka Łukowa, która chyba sobie dobrze radzi, prawda? No tak, dzisiaj dosyć jej kiepsko poszło, ale w sumie ona jest dziewczyną, która w ubiegłym roku wygrała cały cykl. W sumie startuje od 7 lat, pięciokrotnie była mistrzynią Okręgu Lubelskiego, dwukrotnie była wicemistrzynią Okręgu Lubelskiego. Najlepszy wynik na zawodach ogólnopolskich jest czwarte miejsce na Pucharze Polskim, Puchar Warszawy. A proszę mi powiedzieć, biorą dzisiaj ryby, czy zawodnicy mają łatwo do łowienia? Dobrze im to idzie, czy jakieś są problemy? Czy ryb nie ma? Znaczy ryb jest w zbiorniku bardzo dużo, co roku się dopuszcza w granicach 1,5 tony, nawet do 2 ton ryb. Dobrze bierze drapieżnik, który się nie łowi na typowych zawodach spowikowych. Dzisiaj troszeczkę jest problem z rybkami, bo zmienne aura, ciepło, zimno, niże, wyże. To jest pierwszy temat. Drugi temat to jest tarło ryb. No niestety jeszcze w tygodniu tego tarła nie było. Na dzień dzisiejszy się odbywa tarło ryb, gdzie wiadomo, że ryba jest zainteresowana własnym rozwojem, że tak powiem, nowego pokolenia, a nie zainteresowana bardzo przyjmowaniem pokarmu, więc wyniki raczej nie będą dobre, choć trafiają się jakieś kilka bonusów. Piękne karasie, piękne leszcze. Tutaj dziewczyna złowiła ponad 3 kg, to w sumie jest dosyć dobry wynik. Czy podobne imprezy będą organizowane w przyszłym roku? Tak, jest to cykliczna impreza, jest to kolejny puchar burmistrza naszego miasta Łukowa, który jest sponsorem wszystkich pucharów i bardzo chętnie wspiera działalność sportową, sport jako chodzi o wędkarstwo, bo trzeba powiedzieć, że wędkarstwo jest typowym sportem, bo jest zarejestrowany w Federacji Sportu, naszą przełożoną jest pani minister Mucha oczywiście. Czyli co, za rok prawdopodobnie też się spotkamy nad zalewem. Może nie na wiosnę, tylko w jakimś innym miesiącu. Na pewno będzie to, jak będzie, będą zawody Grand Prix, a myślę, że będą, to będą właśnie w tym okresie, bo niestety zbiornik Łukowski jest dosyć płytkim zbiornikiem. Ciężko jest nabrać wody, bo niestety ktoś tam kiedyś technologiczny zrobił błędy i trudno jest napełnić ten zbiornik i przy niskich stanach wód, no niestety dużo roślinności wyrasta w zbiorniku i jest to problem dla zawodników, którzy uprawiają wędkarstwo spowikowe.
Czy mógłby Pan określić w zasadzie, czy dzisiejsza pogoda, mianowicie wiatr, temperatura, ciśnienie stwarzała dobre warunki do połowu ryb, czy wręcz przeciwnie? Powiem w ten sposób, że ta wiosna niestety opóźniła i przede wszystkim zachowanie ryb. Był okres, że już było ciepło, w tej chwili chłodno się zrobiło, spadek ciśnienia, przede wszystkim niższa temperatura. Wiem, że koledzy badali nawet temperaturę wody i spadła 2-3 stopnie. To jest bardzo dużo w ciągu doby. Te wszystkie czynniki nie są sprzyjające dla wędkowania i dlatego wyniki, można powiedzieć, nie są złe, ale nie są rewelacyjne. Przy pogodzie takiej typowo jak majowa jest słoneczna, na pewno były większe wyniki, na pewno większa ryba była w zanęcie, no i z tym samym wyniki byłyby lepsze. No właśnie, czy można w ogóle mówić o jakichś średnich wynikach? Ile tych ryb powinno się łowić przy takiej dobrej majowej pogodzie? Bo dzisiaj wędkarze osiągali około tam pół kilograma, no w porywach faktycznie do 4 kilogramów, ale to chyba jedna osoba tylko złowiła. Podejrzewam, że przy normalnej temperaturze, tak jak określamy majówkę, czyli temperaturę majową, to średnio by było około 2 kilogramów. A w porywach ci zawodnicy, którzy by mieli najwięcej szczęścia i umiejętności, łapaliby w granicach 7, 8, 9 kg. A jeszcze mam takie pytanie, czy powodzenie w łowieniu takich ryb zależy od sprzętu, jaki się posiada, bo wiele wędkarzy miało tutaj drogi sprzęt. I w ogóle, czy wędkarstwo jest drogim sportem, drogim hobby? Myślę, to zależy, jak to podchodzi, bo jak wszystko jest wymierne, prawda, to od środków własnych zależy. Natomiast przede wszystkim szczęście w wędkarskim to jest pierwsza rzecz, bo losuje się stanowiska, nie wszystkie stanowiska są jednakowe, choć tutaj na tym zbiorniku można powiedzieć, że to jest bardzo dobry na zawody sportowe, bo w miarę ma jednakowe. Przede wszystkim zanęta nie co dzień jest skuteczna, bo trzeba trafić w danym dniu, z daną temperaturą na to, co ma chęć, że tak powiem, żarowanie ryba i to jest najważniejsze. No i sprzęt również odgrywa rolę, ale nie jest najważniejszy. Na pewno sprzęt nie jest najważniejszy. Najważniejsze to są umiejętności i umieć zachować się nad wodą, żeby po prostu podać rybie to, co w danym dniu ma, na co ma chęć. Dlaczego w takim razie warto łowić ryby? No przede wszystkim, panie redaktorze, relaks, świeże powietrze, odpoczynek od tego tempa, bo teraz jesteśmy więcej w tempie i proszę zobaczyć, że ktoś mówi, że wędkarstwo to odpoczynek. Na wędkarstwie to jest odpoczynek, który również mobilizuje do ruchu, to jak wspomniałem, świeże powietrze, a przede wszystkim no, odpoczynek i obcowanie z przyrodą. No przecież wiosna, maj, no nic piękniejszego niż nad wodą i w lesie. Dokładnie. W takim razie zachęcamy wszystkich do spędzania aktywności fizycznej tutaj nad zalewem, zimna woda, chociażby przez łowienie ryb.